Co roku jest takie święto akwareli, my to nazywamy. To jest takie spotkanie w różnych miastach, spotkanie Konfederacji. I w zeszłym roku było w Salamance, teraz gościmy to całą grupę w Krakowie. My się cieszymy, bo jest ponad 200 osób z zagranicy, które przyjechało, żeby to świętować. Przygotowania do tej imprezy zaczęliśmy już 2 lata temu. Jest to duże przedsięwzięcie, zorganizowanie, zapewnienie sali na wystawę i różnych innych rzeczy. Najcięższy okres zaczął się od rejestracji chętnych na sympozjum. Zgłaszało się cała chmara osób z całej Europy i goście z Australii. W Polsce to jest pierwszy raz tak duża wystawa międzynarodowa. Udział bierze 253 artystów z 16 czy 17 krajów, z 16 stowarzyszeń. To jest taki przegląd prac członków stowarzyszeń, którzy chcą się pokazać z tym, co robią. Pokazywane są prace zarówno w klimacie pejzażu, architektury, z krajów o bardzo różnej postawie, widzeniu techniki. Witam wszystkich bardzo serdecznie na otwarciu 21. wystawy akwareli europejskiej. Witam Państwa szczególnie serdecznie w naszym mieście. Witam członków Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Mamy tutaj m.in. 6 stowarzyszeń z Hiszpanii. Mamy trochę prac z Niemiec, z Belgii, Francji. Również są prace z państw skandynawskich, z Estonii, Finlandii. Polacy są gospodarzami festiwalu w Krakowie, więc też można zobaczyć różne bardzo prace, które malują architekci, artyści po wyższych uczelniach plastycznych, po akademiach i także pasjonaci, których jest coraz liczniejsza grupa w naszym stowarzyszeniu. And the opening is a good, very right moment to meet people, to know each other, to comment and to see the different styles and the different cultural background of the artist, because the colors and the styles are different from France, from Germany, the Nordic, to have a very long dark winters. They like colors, brilliant colors, because they need, and they are very abstract because they paint inside for a long time during the year, and so they imagine, they have memories in mind, and they try to put on paper. On the contrary, differently, the Spanish, with the Mediterranean weather, they like to paint outside. So they are always going painting somewhere. And so they are very detailed in their paintings, because they paint buildings, countryside, landscape, and the colors are very brilliant, of course, because Spanish is very light. There is a lot of sun. Spotykam się z Belgami, którzy malują takie spokojne, takie wyważone obrazy, z taką tchną, taką pewną nostalgią. Ci Włosi są pełni życia, Hiszpanie pełni życia. Polacy tam na pół, im bardziej na północ, tym bardziej są te wyciszone kolory. A my jesteśmy, myślę, że w dobrym miejscu, w czołówce. Mamy dużo architektów malujących, mamy dużo architektury, ale mamy również ludzi, pejzaże. Studiując albo się ucząc nawet w szkole podstawowej, chodziłam do szkoły plastycznej, gdzie robiliśmy dziesiątki dziennie nawet szkiców z postaci człowieka, z kota, z psa.
з дядка, з бабці. Для того, щоб ще навчити лінії, плями, опануванням кольору. Повстала серія балетниць, як шкіци до образів, тобто скетч. Тобто швидка праця, але в тій швидкості треба головне – ухватити рух, ухватити форми, ухватити пропорції. То не со таємниці, то найпростіші способи накладання фарби або рисування. Просто треба умієнтні їх застосовувати, положити в відповідне місце, відповідний колір або зробити відповідну креску. І то все. Очевидно, варштати матеріали са важливі, бо приємні малювати добрими фарбами на добрим папірі. Навіть часами на злим папірі не удасться доброму артисті намалювати. Генерально я не люблю, як хтось дивиться, як малює. Звикле воле в працівні на спокійно собі помалювати. Так само на пленерах було то завжди для мене важко, що люди się zatrzymują, oglądają, komentują і так далі. Światło się zmienia, wszystko się zmienia. Dlatego jakoś tak najspokojniej i najlepiej mi wychodzi w samotności, ale to się udało. Jak maluję jakieś miejsce, w którym byłem, bo często to jest na podstawie zdjęcia albo z jakiegoś szkicu, który wykonałem wcześniej, to ja bardzo często wracam do tego miejsca i czuję klimat. Często jest tak, że jak się zaczyna to malować na miejscu, to się siedzi tam przez kilka godzin, widać jak to się wszystko zmienia, światło się zmienia, ludzie przychodzą, odchodzą, ktoś zaczyna robić jakiś remont właśnie i to się później przypomina, tak? Te zapachy się przypomina, jest się nagle na tej Sycylii, chociaż się wróciło do domu. Coś w tym jest bardzo fajnego, pociągającego, że nawet właśnie jest to motywator do robienia kolejnej pracy. Ja głównie uczę rysunku, tak? Akwareli może trochę przy okazji, też zresztą jest mniejszy rynek na akwarele. To jest bardziej hobbystyczne, a rysunek jest jednak bardziej użytkowy. I ja lubię uczyć też z tego względu, że czuję, że to się przydaje. To ja się cieszę, że ja zrobiłem coś dobrego dla nich, że to poszło dalej w świat, a nie tylko, że mam obrazek, wisi na ścianie i koniec, tak? Że to jest użyteczne. I really love those events like this. It's, you know, there's a lot of nice people come and we can talk, we can share our experience and we can joke, we can talk a lot about watercolor and not only watercolor and everything else. And it's so funny to meet everyone here and to join in this event like this. Każdy ma inną wrażliwość, inny temperament. Ja mogę podejść do kogoś, kto na przykład technicznie jest gorszy ode mnie albo lepszy ode mnie i to nie ma dla mnie takiego znaczenia jak to, żeby zobaczyć jak on myśli o obrazie, jakie pociągnięcia stosuje, jak on te swoje emocje przelewa na obraz, bo to jest piękne, bo tego człowieka się poznaje w ten sposób. Zdjęcie jest zawsze złą, taką przysługą dla malujących na początkach, bo to rujnuje trochę nie wyobraźnię, a jakby ten schemat, który prawidłowy. Ja jestem akurat takim akwarelistą pracownianym. Rzadko wychodzę w plener i to bardzo jest źle. Nawet jak ja maluję akwarele surrealistyczne, to bazuje na tym, co widziałem w naturze. Znaczy grę światła, kolorów i tak dalej. Wielokrotne malowanie z głowy raczej ukierunkowuje artystę w kierunku takiego zmanierowanego stylu, bo zaczyna operować pewnymi schematami. A jednak obserwacja natury jest podstawą w ogóle. To, że uczy nas ktoś malować, to jest jedno, a dwa to jest obserwacja. Dobrze, że jest tak duże grono, bo jest od kogo podglądać. Tak, tak, otworzyła się. Pro mnie ano, ano, velmi, protože vidím tady tu lehkost, jaką mají. Dívám se, jaké používají kolory, jaké používají penzle. Pro mnie to je velmi interesné. Ja byl v Praze to tak měsíc a půl na podobném akvarelovém festivalu a to bylo super. I tady tež super, to znamená, mám dvě forsy, robić, robić, robić. Próbować. Ty mówi, bo kurde brzuch będę wciągał. No. Nie widać brzucha, zasłaniasz ręką. Zobaczyłem go. Ty nie malujesz, ty po prostu pazujesz. Cześć, ja maluję, no.
Na pewno się tworzy pewien rodzaj towarzystwa akwarelowego, które absolutnie pomaga w wymianie informacji. Czy wnosi coś do mojego malowania? Ja już widziałam tak wiele podobnych imprez i w tak wielu plenerach brałam udział, że na pewno mogę powiedzieć, że tak, ale pewnie teraz już w mniejszym stopniu, bo już jakby znam tę różnorodność i wiem, że trzeba szukać siebie, a nie porównywać się z innymi. A taki sympozjum to jest wyjście, jak kiedyś mówiłeś, okno do światu, nie? Chyba tak i pozostało. To jest bardzo ważne, kiedy na innym poziomie i w ogóle na innym tle wszystko się zdarza i w takim towarzystwie, które w sumie na co dzień nie zbiera się. Muy agradable, ha sido muy, está siendo muy interesante y conocer a mucha gente nueva de otros países, algunos ya personas que ya hemos conocido en otros simposios y nos ha gustado volver a encontrarnos y conocer a los polacos en particular. Wóź potrzebny! Tak jako pro mě velká inspirace byla poznat akvarelistov z Polsky. A to se mi podařilo. To tady ve velkém vidím, jak pracují, jací jsou. A pro mě je to hodně o společenském setkání. Jako vidět ty lidi, poznat je, vidět, jak tvoří. O, vítáme pana Leška. No. Vítáme, vítáme. A to, Flaša, a rozumku nebylo, no? A. Trudno. Jedna dziewczyna przyjechała aż 8 godzin z Białego Stoku. Słuchajcie, 8 godzin, żeby pomalować akwarelą, żeby pobyć tutaj parę dni na sympozjum akwarelowym, nie? No to trzeba mieć fioła. No jest. Także nie, nie, no naprawdę, tak naprawdę to ja się zastanawiam na to, to nie robię tego automatycznie. Cały czas, powiem wam, kontroluję lewą, prawą, nie? Patrzę, czy mi się, albo nawet jak z wami w tym momencie rozmawiam, to sobie jeszcze sprawdzam na tą żonę, chociaż czy mi się plany pojawiają. I teraz potrzebuję kontraktu, żeby to wyszło do przodu, to potrzebuję podbić tutaj ciemniejszy. Zawsze jest tak, że ciemna farba podbija jasną farbę. A jeszcze jak damy biel pomiędzy, nie między jedną farbą a drugą, to będzie jeszcze lepiej. To jest zjawisko socjologiczne, które jest bardzo popularne na świecie. To jest wypełnienie wolnego czasu. We Francji jest to bardzo widoczne, w ogóle w Stanach, gdziekolwiek w Europie, na świecie jest to bardzo widoczne. Akwarela jest taką techniką, którą właściwie każdy może zacząć malować. Nie? Farba wodna, która to jest woda, pigment i pędzelki i papier. Dużo gadżetów na około tego, więc jest bardzo duża ilość osób, która zaczyna się wokół tego kręcić. Ci, którzy sprzedają, ci, którzy kupują. Mamy kolegę, który ma tyle pędzi, maluje tylko jednym, ale ma tyle pędzi, gadżeciarz. Nie? Ci ludzie na całym świecie zrzeszają się właśnie w takie grupy malujące razem ze sobą. A we Francji zauważyłem takie zjawisko. Malowałem razem z grupą 10 akwarelistów, moich uczniów, francuskich, którzy rekrutowali się. Pracowników bankowych, policjanta, wojskowego 92 lata, pani Maria 78 lat, ledwie chodząca na tym, może musiał przewieźć. I sobie chodziliśmy po mieście i malowaliśmy na krzesełkach i oni między sobą sobie rozmawiali, wymieniali poglądy, wymieniali sobie różne spostrzeżenia, wygłupiali się, chyba tam jakiś romans się jeden zawiązał, a w Polsce jest to zjawisko świeże. W 2011 roku zrobiliśmy Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich i wpisali nas do Konfederacji. I to sympozjum teraz jest pokłosiem dokładnie tych rozmów. To jest wydarzenie raz na 20 lat, czyli za 20 lat będzie następne. ECWF, bo tyle jest towarzyszeń, nie? A każdy ma obowiązek co roku organizować u siebie. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w imieniu swoim, w imieniu Zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego na zamknięciu tym razem wystawy Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Chcieliśmy po prostu przybliżyć Państwu siebie, to znaczy tak jak malujemy, to nasze stowarzyszenie. Chcieliśmy, żeby nasi goście zagraniczni mogli poznać naszych kolegów akwarelistów. Występuję w kapeluszu, bo niektórzy mówią, że nie mogą mi inaczej rozpoznać.
Kiedyś chciałem iść na Akademię Sztuk Pięknych, bo byłem w Szkole Plastycznej w Warszawie. Moja nauczycielka od malarstwa powiedziała mi: wiesz, Rysiu, ty jesteś dobry uczeń, lubisz matematykę, ty idź na architekturę, wyżywisz rodzinę, będzie ci łatwiej, a będziesz chciał malować, to zawsze będzie. To się sprawdziło. W którymś momencie wyjechaliśmy do Kazimierza. Ja tak patrzę, ci moi koledzy, architekci, którzy prowadzą zakład rysunku, wszyscy malują akwarele. Ja mówię, no co, to ja sam od macochy też muszę tą akwarelę zacząć robić. Naprawdę to jest wielka przygoda, bo nigdy nie wiadomo do końca, co z tego wyjdzie. To jest jak kobieta, kapryśna, piękna i którą chciałoby się coś przeżyć. Ta akwarela to jest taka właśnie przygoda. Mówię to z męskiego punktu widzenia. This is very wonderful technique. If I want with oil colors or other technique, this is work. As I work with aquarelle, this is my rest. Technika bardzo jest skomplikowana i wyjątkowa dla wybranych, dla odważnych. Ja po prostu się dobrze tym bawię. To jest sztuka też sama w sobie. Akwarela jest lekka, ale ciężka. Akwarela jest jak gdyby głównym obszarem, w którym się poruszam, jeśli chodzi o wypowiedź plastyczną. Także sporo lat oddałem już tej bardzo kapryśnej i frywolnej technice. Jestem trochę obciążony genetycznie tą akwarelą, ponieważ mój ojciec też zajmuje się tą techniką. Podobnie chyba jak ojciec, staram się w sposób natychmiastowy, ekspresyjny wypowiedzieć się. Planowanie pracy jest dłuższe niż cały proces malowania, który często może się zamknąć w godzinie, dwóch. Watercolor is my favorite, my love. When I started to paint watercolor, I just fell in love with that and I don't want to paint with any material else. The watercolor make me feel the mood, the atmosphere of the place much easier than other medium, you know. Yeah, and when I paint watercolor, the most important things I found, that is, you have to be patient for that. Not rush, no any rush, and you will get what you really want. Słuchajcie, zrobimy sobie teraz nie za dużo, bo się boję, że się nie zmieścimy. Zrobimy sobie może ze dwie. I możecie autentycznie tą kompozycję też ode mnie tutaj. Nie chcę dużo mocniej ściągać, przyciskać, dlatego że hortensja nie jest okrągła. Hortensja jest troszeczkę kanciata i do użycia też proszę teraz. Zrobimy sobie tak, że jedna będzie z spodu i będzie ta druga. Większość swoich prac maluję w technice olejnej, ale czasem malując właśnie w oleju, czuję, że tylko akwarela potrafi mi pomóc zafiksować tą emocję, którą przeżywam będąc w plenerze. Ta akwarela jest na tyle i delikatną, i taką, która jest nie tylko trudną, ale która również daje wielkie szczęście przy tych udanych momentach i pracach zrobionych w akwareli. I to daje wielkie poczucie satysfakcji. Because the light, because the color. Before I made stained glass and now I find my happiness in watercolor. I'm not a professional. I have to say that I am an amateur because my work, my job is different, but it's a hobby that and a passion that I discovered many years ago, and I love it. It's a way to escape from the day-by-day life. When you put water and pigments on paper, it's a miracle. They mix each other, and every time you discover something different. So
I like it very much. The darker colors, we will use purple with brown. Prepare it here. So I am using sepia. Of course, you can a little bit change this color. You can add more rose or more blue if you wish. But I will prepare the base for those colors. My big inspiration, my big master is from Alvaro Castanet, because he's also the same style like that I like. That is, he also focused on the dark and the shadow. So that's what style that I like from him, yes, the most. Magičné štučky, to jsou pro mě polské akvarelisty. Adam Papke, Michal Štufinský i Tatiana Majos. I Anna Orlov. Dużo ich. Myślę, że każdy sobie sam wybiera drogę, również czy ma mistrza, czy nie ma mistrza. Ale chyba w duszy każdego artysty jest taka część, która pragnie być tą indywidualnością, a nie naśladownictwem. I tutaj trzeba bardzo uważać, żeby z tych swoich mistrzów nawet brać te najlepsze cechy, a nie całość jak leci. Ulubione tematy to są, powiedziałabym, ludzie, miasto, zwierzęta. I really like drawing architecture. Houses, buildings, windows, doors. I really like cities. Rysowałam dwie wieże kościoła na rynku. Doszłam do wniosku, że już chyba mam dosyć tych tematów architektonicznych właśnie przy tych dwóch najsłynniejszych wieżach krakowskich. My favorite subject about watercolor is about the street light. I always want to focus on the light and the dark and the shadow and want to show the mood and atmosphere of the on the street. Warto sobie robić szkice, warto sobie robić notatki, bo naprawdę każdy moment może być inspiracją do czegoś ciekawego. Znaczy w ogóle konieczne jest co jakiś czas namalowanie w pełni swobodne, coś zupełnie nawet abstrakcyjnego, żeby rozluźnić nie tylko rękę, ale w ogóle głowę. Tu się spotykają artyści, rozmawiają o rzeczach, które pojętne tylko artystom. Też się uczą nawzajem, uczą się jakichś takich nowych sposobów malowania, nowych sposobów komponowania czy patrzenia na naturę. Też robię plenery, wspólne malowanie. To jest po prostu życie artystyczne. Całe życie maluję, nie jestem związany z jakąś inną sprawą, innym zajęciem i przeżywam każdą pracę, każdy dzień malowania jak coś, co mógłbym określić, że dla mnie sztuka jest moją religią, a malowanie to jest moja modlitwa. Każdy maluje inaczej, to jest właśnie takie bogactwo. Bo tak naprawdę każdy ma, nie dość, że inne ulubione tematy, to inny styl. Innych używa farb, innych kolorów, innych papierów. Myślę, że takie spotkanie to jest naprawdę ubogacające i ludzie mogą się pozarażać pasją, obejrzeć, co jeszcze można właściwie z tej akwareli wydobyć, wyczarować. Poznaje się nowych ludzi, jest przyjemnie porozmawiać, zobaczyć, jak inni malują. Przeważnie znamy raczej tylko z internetu, z Facebooka, jak to robią, a tutaj możemy to na żywo zobaczyć. Przyjemne jest to, że wielu tych osób, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, co jakiś czas spotyka się w różnych miejscach. I to jest rodzaj takiej więzi, jaka się tworzy między ludźmi. To jest naprawdę bardzo przyjemne. Wśród akwarelistów to jest to, co pewnie rzadko się spotyka wśród artystów. My sobie nawzajem pomagamy. Nie chcemy rywalizować. My jak gdyby dokładamy cegiełkę do tego, żeby było fajnie. Tak samo w naszym stowarzyszeniu, jak i w stowarzyszeniach po prostu innych. Jak razem się spotykamy, jest to samo. Jest dużo radości, dużo zabawy. No i miłości do akwareli, no, trzeba to tak powiedzieć. Są strażacy, są policjanci, są artyści, ale są i architekci. Jest jeden lotniarz, dawny komandor marynarki handlowej, znakomicie malujący. Po prostu nie mówimy, musicie mieć szkołę artystyczną, mówimy, malujcie, pokażcie co poprosić. Dziękuję.
They got cardboard or something. They put cardboard. We don't know. Okay. Thank you. Before 4 p.m. 4 p.m. Okay. Nieraz próbuję na przykład pigmenty ze sklepu budowlanego i tapety ścienne dosłownie, na których próbuję malować, żeby coś nowego było, nie? Tu próbuję jakoś złączyć grafit z akwarelą, żeby to trochę bardziej granulowało, więc cały czas szukam, żeby po prostu odkrywać nowe rzeczy, no i to mnie cieszy w tym też, nie? Es difícil porque no tienes facilidad para corregir, para rectificar como un óleo o un acrílico que tú puedes pintar encima y arreglarlo y con la técnica de acuarela es muy difícil. Dobrze malujący akwarelista nigdy nie wie, czy ta akwarela, którą maluje, będzie doskonała, czy będzie fantastyczna, czy tylko jakaś tam poprawna. To po prostu się zdarza, że zdarza się tak, że akwarela staje się wyjątkowa i wtedy należy ją w miarę chołubić i trzymać i się jej nie pozbywać, bo czasami szybko się nie powtarza. Konkursy to jest takie bardziej na wesoło, troszeczkę zabawowe, to nie jest jakiś bardzo poważny konkurs. My będąc tutaj na sympozjum chcemy się trochę poznać i poznajemy się przez swoje prace. W związku z tym jest to taką częścią składową miłego wieczoru. Dodatkowe nagrody, które po prostu będziemy przydzielać naszym kolegom, którzy zajmują pierwsze miejsca, służą temu, żeby po prostu było miło, żebyśmy powiedzieli, żebyśmy pokazali pracę. Uwielbiam konkursy, bo to jest wyzwanie, to jest pojedynki, to są wyścigi. Bardzo, ja jestem człowiek hazardowy, bardzo lubię takie rzeczy. Zrozumiałam, że nie ma sposobu na to, żeby ocenić obiektywnie akwarele, tak jak i nie ma sztuki też nie można ocenić obiektywnie i to zależy od szanownej komisji, która jest bardzo subiektywna. Więc nie trzeba się niczym przejmować, żadnymi wynikami, ani też specjalnie się nie przywiązywać do pierwszego miejsca. Tak mi się też wydaje. Mamy 60 prac, z tych 60 wyłonimy 10, 7 wyróżnień i 3 pierwsze nagrody i myślę, że będzie wesoło. Kochani, bardzo Wam dziękuję za wielką pracę, którą włożyliście, żeby to sympozjum wyglądało tak, jak wygląda.